Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Jak widzicie za mną plakat filmu Skazany za Dudę i Kościół. Chojecki, kasacja, premiera tego filmu miała miejsce w tym miesiącu w telewizji Idź Pod Prąd i ja dzisiaj zapytam o wrażenia po filmie mojego gościa. Jest z nami Mikołaj Rykowski, prezes Fundacji Wolne Miejsce. Witaj. Dzień dobry, witam ciebie i witam wszystkich naszych widzów. Zanim przejdziemy do dyskusji o wrażeniach po filmie, pokażmy trailer tego dokumentu i wracamy za chwilę. Tak naprawdę oskarżony atakuje Kościół jako instytucję. Że powiedziałem zjawa? To jest moje przestępstwo? Utrzymuję zaskarżony wyrok mocy. Jestem gorliwym katolikiem. Wolę oglądać porno, niż słuchać Ewangelii. To jest pokrzywdzony w uczuciach religijnych. Ja zadzwonię do mojego adwokata. Równie dobrze za chwilę powiecie, że ma być majtka. Niewykonanie tego nakazu dla mnie to jest więzienie na sztywno. Nie wtargnęliśmy. Rozmawialiśmy z panią dyrektor. Zaprosiła nas do gabinetu. Nie wtargnęliśmy. Link do całości filmu znajdziecie teraz na czacie i w opisie tego wywiadu. Mikołaju, ty rok temu, kiedy toczył się proces apelacyjny w procesie pastora Pawła Chojeckiego, byłeś z nami na bieżąco, łączyłeś się, wspierałeś. Bardzo to doceniamy, ale chciałam zapytać o twoje wrażenia po obejrzeniu tego filmu rok później. Tak, to prawda. Wspierałem i wspierać dalej będę, dlatego że uważam, że prawda i może być sprawiedliwość, bez jakiegoś wielkiego napompowania tych słów, jest po stronie oczywiście i pastora, i osób, które właśnie mają to samo zdanie, dlatego że no nie można zabierać wolności słowa, wolności religijnej w kraju wolnym. No, jeśli Polska uważa się za kraj wolny, a tak określamy siebie po 89 roku, to musimy być konsekwentni, tak? Czyli musimy dozwolić na to, że ludzie mają prawo mieć inne zdanie, mają prawo mieć inne sposoby patrzenia na Pana Boga i należy o tym rozmawiać, dyskutować, przekonywać się ewentualnie, jeśli to jest taka moc, ale na pewno nie skazywać. Wspierałem, wspierać będę. Oglądałem ten film wczoraj i przyznam szczerze, że nie miałem dużo czasu, żeby go obejrzeć. Myślałem, że go obejrzę tak na raty, na kawałki, że zobaczę kawałek, potem później. Nie mogłem się oderwać, był tak wciągający, w ogóle bardzo dobrze zrobiony, wręcz tak trochę jak taki thriller, taki horror, wręcz akcja cały czas się zagęszczała i można by powiedzieć, że to się fajnie ogląda, gdyby to nie, że to jest prawda, bo ciekawa historia, można powiedzieć, że jakby ktoś obejrzał ją kilka lat temu i myślał sobie, że to taka trochę fikcja byłaby filmowa, a dzisiaj wiemy, że niestety jest to prawda, prawda ekranu i prawda życia, że naprawdę człowiek nie robiący niczego złego w kontekście chrześcijańskim jest skazany prawomocnym wyrokiem i to nie przez jeden sąd, tylko tam po kolei te wszystkie apelacje i tak dalej, wszystko się potwierdzało. Nikt na to nie zwrócił uwagi, że to wszystko jest jakoś przyte grubymi nićmi. Ta pani ekspert, która po prostu no, gdzieś tam się wypowiadała, to było żenujące. Ja skończyłem teologię, studiowałem teologię i powiem szczerze, że uczyli nas, chociaż ja byłem na teologii najpierw baptystycznej, potem wyższa seminarium HAT, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. I tam mieliśmy ludzi z różnych wyznań, nie tylko protestancki, tam byli ludzie ze kościoła katolickiego, starokatolickiego, polsko-katolickiego, prawosławni. I był ogromny szacunek do drugiego człowieka. I czasami się różniliśmy, czasami mieliśmy inne warsztaty, czasami mieliśmy inne spotkania, innych wykładowców, czasami to trochę inaczej wyglądała ta teologia, ale nie było nigdy żadnego takiego sporu na tle religijnym, były dyskusje. I właśnie tego nas uczono, żeby rozmawiać, żeby przekonywać, żeby argumentować, a na pewno nie bić się i nie karać.
Mikołaju, mówisz o tej sprawie też z takiego punktu widzenia teologicznego i rzeczywiście sprawa pastora Pawła Chojeckiego jest bez precedensu. Protestancki pastor został skazany za słowa, które wypowiedział w własnej telewizji, we własnym kościele, no ale fakty są takie, skoro mówimy o sprawiedliwości, że polski sąd go skazał, najpierw sąd pierwszej instancji, później sąd apelacyjny, no i rzeczywistość jest taka, że w Polsce nie ma już możliwości odwołania, jest oczywiście teraz złożona jest apel do ministra sprawiedliwości, żeby złożył kasację do Sądu Najwyższego. Sprawa również trafiła do Strasburga, ale jak ty na to patrzysz jako też ewangeliczny chrześcijanin na proces pastora w Polsce? Czy liczysz na sprawiedliwość w naszym kraju, w tej konkretnej sprawie? No tu musimy się trochę cofnąć do chyba początku chrześcijaństwa i jak wiemy, w zasadzie nigdy nie było dobrze chrześcijanom w kontekście, którzy szli za Bogiem. I chyba tak też jest w przypadku pastora i wielu ludzi. Ja nie chcę tutaj nawiązywać jakichś męczenników, ale chodzi o to, że bardzo wiele osób, które opierało się właśnie na tej Bożej prawdzie, nie miało zbyt dużo zwolników. Nawet czasami niektórzy ludzie na przestrzeni biblijnych czasów myśleli, że są w ogóle sami. I Pan Bóg czasami musiał im pokazać, że nie są sami, że jest jeszcze wielu innych zwolników Pana Boga, którzy się opierają na właśnie na Biblii, na jego słowie, na proroctwie. I tutaj można powiedzieć, że z jednej strony współczuję pastorowi, a z drugiej strony mu zazdroszczę. Bo jednak być takim wybrańcem Bożym to jest coś. Nie każdy na to zasługuje. Tak mówię zupełnie szczerze, bo naprawdę sercem jestem całkowicie za pastorem i wspieram, ale także po cichu lekka taka zazdrość, że spotkało to człowieka, którego znam, który dzisiaj może śmiało powiedzieć, że został właśnie za to skazany. Ja wierzę, że to skazanie to trochę jak w historii Pana Jezusa. No, najpierw była śmierć, potem jest zmartwychwstanie. Najpierw wszyscy pogrzebali, najpierw wszyscy już powiedzieli, że to jest koniec i można powiedzieć, idziemy do domu, już zakończone jest chrześcijaństwo, Pan Jezus umarł, a za chwilę ci sami, którzy mówili w ten sposób, szli, głosili Ewangelię, bo byli napełnieni Duchem Świętym, zobaczyli fakt zmartwychwstania, zobaczyli fakt końca tej całej historii. My nie znamy końca tej historii. My jesteśmy w trakcie. My jesteśmy, można powiedzieć, w takim trakcie prawdopodobnie takich trzech dniach śmierci między już tym ukrzyżowaniem, tak, czym usądzeniem pastora, a czasem, kiedy zobaczymy, ja w to wierzę, zwycięstwo, dlatego że to się na pewno zamanifestuje, bo jak czytamy Biblię, to zawsze, za każdym razem te historie, chociaż wyglądały tak beznadziejnie i tak w zasadzie, można powiedzieć, zagmatwane, mamy przykład Księgi Estery, gdzie w zasadzie, można powiedzieć, naród izraelski już miał być pogrzebany i koniec, już się nic nie miało ostać i nagle rozwiązanie przychodzi. I ja wierzę w to, że tutaj tak samo, a czy to będzie czas bliski nam, czy troszkę dalszy, tego nie wiemy, to od Pana Boga zależy, ale ja wiem, że tak na pewno będzie. Widać, masz sporo nadziei. Rzeczywiście, kiedy też ja oglądałam ten film, końcówka filmu Utwór Wolność w wykonaniu Jurka Dajuka z zespołem, rzeczywiście też we mnie powodowały takie optymistyczne myśli, że czeka nas coś więcej, czeka nas coś lepszego z tej całej przykrej sytuacji, ale w takim razie, czy mógłbyś to skonkretyzować? Czego dobrego możemy się spodziewać po tym wyroku, po tej całej sytuacji? Czasami dobre rozwiązanie to nie jest takie, które my widzimy. My bardzo byśmy się spodziewali teraz oswobodzenia, przeproszenia, może tych ludzi, którzy oskarżali, czy sędziego. Pewnie tak nie będzie, szczerze powiedziawszy. To jest bardzo mało prawdopodobne. Może na łożu śmierci ktoś z tych ludzi będzie chciał powiedzieć przepraszam, ale to tego prawdopodobnie już nikt nie usłyszy. Ale prawdopodobnie Boże rozwiązanie jest zupełnie inne. Ja myślę, że to, co też w tym filmie wybrzmiewało i ty powiedziałaś, tam parę osób innych było poruszonych, że to ich dotyka, to też daje taką dumę, poczucie takiej, można powiedzieć, wspólnoty, jedności. To są momenty, które bardzo ludzi właśnie jednoczą i mobilizują. My nie wiemy, jaki to będzie miało wpływ ewangelizacyjny na wielu ludzi i w Polsce, być może nawet i za granicą, bo jak wiemy, Polonia też bardzo żywo to wszystko ogląda i komentuje. To są elementy, które mogą wpłynąć na życie wielu ludzi. Niekoniecznie te zwycięstwo tu i teraz, bo czasami, jak wiemy, czasami te trudne momenty potrafią też wpływać na chrześcijan. Przypomnijmy sobie, że święty Paweł był w kajdanach, był w więzieniu i śpiewali tam psalmy, radosne. Więc to jest zupełnie inna perspektywa. Chrześcijanie, ci, którzy chodzą za Jezusem prawdziwie, mają, radujcie się w Panu zawsze.
My nie znamy przyczyn tego wszystkiego, ale Pan Bóg zna. I wiem, że używa idealnie pastora. Ja myślę, że nikogo z nas, nie wiem, no nie znam wszystkich oczywiście ludzi na świecie, ale z tych, co znam, to jest najlepszy pastor do takiego przykładu, do którego Bóg mógł go użyć. On potrafi to znieść, robi to z wielką godnością. Słyszałem jego mowę, oczywiście tylko w tym filmie, w sądzie, tą mowę końcową, była genialna. To było jedno z lepszych kazań, coś w rodzaju Luthera Kinga. I zwróćmy uwagę, oczywiście bez porównania, bo wiemy, że Luther King źle skończył jako człowiek, jako życie, ale zwróćmy uwagę, jaki ruch powstał, kiedy słyszeli ludzie jego kazanie. Proszę mi wskazać jedno zdanie, jedno słowo, gdzie powiedziałem coś przeciwko Bogu. Co do intencji swoich, nie będę ich udowadniał, bo całe moje życie jest dowodem intencji. Jezus powiedział, nie umiecie rozsądzić? Rozsądźcie po owocach. Zobaczcie, jak przeżył życie. Zobaczcie, jak wychował dzieci. Trójka moich dzieci, studia uniwersyteckie i podyplomowe. Doktor siedzi tutaj, też pracownik UMCS-u, pracownik naukowy. To jest mój dorobek. Osobisty. Mam też już wnuki. A proszę zobaczyć, co się dzieje przed sądem. Czy to są przestępcy, nienawistnicy, ludzie, którzy kogoś atakują? To jest owoc mojej służby dla Jezusa, z powodu której tu siedzę. Dziękuję. A miałam cię pytać właśnie o scenę, która najbardziej cię poruszyła w tym dokumencie, ale skoro wspomniałeś mowę końcową, to rzeczywiście tutaj też się podpisuje. Bardzo wzruszająca mowa, ale chyba, że chcesz coś jeszcze dodać na temat samego filmu, bo rzeczywiście, tak powiedziałeś, wspaniały dokument, reżyseria Szymon Żuk, scenariusz Eunika Żuk, ale scenariusz pisało życie. Tutaj oczywiście wielkie gratulacje dla twórców, że potrafili to wszystko przedstawić, bo to oni kręcili ten film, kiedy to się wszystko działo. Oni nie opowiadali historię, która kiedyś się wydarzyła, która się dzieje tu i teraz. Oni to dokumentowali, później złożyli z tego film. Powstaje firma, wersja angielska tego filmu, ale czy chcesz może jeszcze coś dodać na temat samego dokumentu, co ci najbardziej poruszyło? Która scena... Tak, jak przed chwilą powiedziałaś, sama scena tej mowy końcowej była genialna. To, co też ty mówiłaś, że jesteś dumna, też chyba twój brat i wszyscy, no żona pastora oczywiście. Fajnie, że stoicie. Oczywiście to niby jest logiczne, bo to rodzina, ale to nie jest do końca logiczne, bo bardzo często jest też tak, że ktoś, jakiś wizjoner ma swoje spojrzenie, a ci wokół mogą się z tym zgadzać lub nie, albo mogą zgadzać się częściowo. Wy się zgadzacie w 100%. To mi się bardzo podoba i dla niego to jest ogromne wsparcie. To jest dla niego wielka siła. Widzicie, nawet jak mówię teraz, to się lekko wzruszam, bo to jest bardzo ważne, mieć wsparcie swoich bliskich. To jest naprawdę jedna z ważniejszych rzeczy. Pan Jezus to robił to samo. Szukał uczniów, mówił, bądźcie jednością. Bądźmy razem, tak? Modlił się o jedność, modlił się o to. I to wy jesteście jednością. To jest bardzo dobry przykład dla wielu, wielu, wielu ludzi. Nie tylko chrześcijan, bo chrześcijaństwo, my tak mówimy często samo chrześcijaństwo, ale wielu ludzi, którzy nie znają Pana Jezusa, też mają w sobie pierwiastek Boga przecież i też mają w sobie taką poczucie chęci bycia z drugim człowiekiem, takiej społeczności. I wy to tworzycie, pokazujecie. To jest raz. A po drugie, jeśli chodzi o ten sam film, to teraz mówię, że ja chciałem obejrzeć 10 minut, 15, bo tyle miałem czasu wtedy, a obejrzałem go w całości, dlatego że nie dało się od niego oderwać. Świetnie jest on nie tylko nakręcony, ale zmontowany. Tam akcja goni akcję. Oczywiście pisało to życie, wiemy, ale to też trzeba umieć zmontować. Nie ma tam żadnego momentu takiego, że ktoś by powiedział, a już tam mówią o tym samym. Wręcz za każdym razem jest to ciekawe, coś wnoszące. Także szapoba, naprawdę jest to świetnie zrobiony dokument i myślę, że kto wie, czy on jakiś, nawet jakiejś nagrody nie dostanie, także musicie go posyłać na różne festiwale, bo jest to na pewno, to tak jak się śmiejemy dzisiaj z Orwella, tak? Ale za jakiś, po latach przecież mieliśmy powtórkę właśnie tego czasu i to są takie fajne rzeczy ponadczasowe, że dzisiaj jest taki haniebny wyrok właśnie. A kto wie, bo ja myślę, że te czasy teraz są trochę lepsze. Mam taką nadzieję oczywiście, ale kto wie, co będzie dalej. Więc powinniśmy takie dokumenty pokazywać ludziom, aby ludzie mieli taką przestrogę przed tym, że to jest naprawdę wielkie niebezpieczeństwo.
Dziękuję Mikołaju za te słowa. Przekażę też oczywiście twórcom, ale też jak patrzyłam na komentarze pod filmem, to sporo jest takich osób, które wcześniej nie słyszały o sprawie pastora Chojeckiego, bo jednak to było zamilczane przez te główne media, ale dzięki właśnie tej premierze trafiło na nasz kanał, usłyszało o tej sprawie, są to osoby poruszone, także miejmy nadzieję, że też ten dokument będzie okazją, takim pretekstem, żeby dotrzeć do wielu, wielu Polaków, ale nie tylko Polaków, tylko wszystkich tych, którzy kochają wolność na całym świecie. Chciałam jeszcze na chwilę przejść do obecnej sytuacji. Pamiętamy euforię po wyborach 15 października. No już minęło kilka miesięcy i chciałam cię zapytać też w kontekście tego dokumentu, czy jako ewangeliczny chrześcijanin zauważasz jakąś pozytywną zmianę w traktowaniu przez urzędników? Masz kontakty z osobami publicznymi właśnie mniejszości religijnych teraz w Polsce? No, przykro mi powiedzieć, ale nie do końca zauważam tę zmianę. To jednak, wiecie, w polityce sama zmiana nie wystarcza jednej partii na drugą. To jednak trzeba zmienić na takie osoby, które mają w sobie światopogląd, który będzie, nie chodzi teraz o samo chrześcijaństwo, ale taką miłość do drugiego człowieka, coś w rodzaju takiego pragnienia pomocy. I bez tego będzie ciężko zmienić cokolwiek w naszym kraju. To oczywiście te zmiany zawsze będą trochę lepsze i dzisiaj wiemy, że ten rząd jest bardziej, można powiedzieć, taki nastawiony na założenie tego drugiego człowieka, można powiedzieć, mniej przemądrzały, ale po owocach poznacie to. Czas pracy jest jeszcze przed nimi. Na razie jest wiele już za nimi pewnych rzeczy ważnych, ale tak naprawdę my też czekamy z ustawą, jeśli chodzi o sklepy socjalne. I to pół roku już się dzieje. No wiemy, że są ważniejsze sprawy, które układają w tej chwili wszystkie sprawy takie najważniejsze w kraju. Ale powiedzmy, że nie jestem nadszczęśliwy. Jest to fajna zmiana. Ja się cieszyłem z tej zmiany. Jestem za wolnością. Jestem za tym, żeby nie było w Polsce przesadnego takiego dominacji jakiejś czy osoby, czy w ogóle jakiejś partii, bo to jest niebezpieczne. Ale nie jest to też taki moment, żebym powiedział, że jestem dzisiaj bardzo z tego zadowolony. Myślę, że więcej powinno być chrześcijan autentycznych, nie chrześcijan z nazwy, zaznaczam. Nie takich, którzy mówią, czy mają te orderki jakieś tam w klapach, różne jakieś krzyżyki, czy różnego rodzaju inne elementy chrześcijańskie, czy parachrześcijańskie. Bardziej chodzi o to, żeby ludzie mieli to w sercu. Jeśli ludzie będą mieć to w sercu, to nie będą musieli tego manifestować, ale będą robić, będą działać, będą pomagać drugiemu człowiekowi, będą spotykać się. Mi brakuje spotkań. Mi brakuje spotkań z ludźmi ważnymi. Ja sam mam też problem ze spotkaniem z jednym z ważnych ludzi w tym kraju i próbuję się spotkać od 3 lat. I miałem obiecane spotkanie po wyborach i nie doszło do tego spotkania. To jest przykre i ubolewam nad tym, bo tak nie powinno być. To nie znaczy, że to jest dla mnie jakaś rozpacz, że ja już nie mogę pracować, nie mogę działać, bo oczywiście robimy, pracujemy, pomagamy, cały ten tydzień gotujemy codziennie w wielu miastach, w trudnych warunkach teraz pogodowych, zimnych, dzisiaj od 6 rano gotowaliśmy w jednym mieście na Śląsku. Znowu żur, bo to ludzie to bardzo lubią, ale my się nie skarżymy, ale faktycznie jeśli miałbym myśleć o przyszłości, jeśli miałbym myśleć o zmianie, to bardziej myślę jeszcze o przyszłości. Tu powinno się coś wydarzyć więcej. Tutaj może niekoniecznie partia, bo pewnie nie powstanie partia chrześcijańska, bo mamy za mało jednak proporcjonalnie chrześcijan w Polsce. Ale jeśli byłaby to głowa państwa, jeśli byłby to człowiek, który będzie miał wpływ choćby słowem na innych, bo niekoniecznie ustawą, ale będzie mógł wskazać kierunek, będzie mógł też zatrzymać pewne procesy, będzie mógł powiedzieć, zwróćmy uwagę na to. Taki dobry król, taki król, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Bardzo mi się podoba, jak czytamy Biblię, teraz czytam księgi właśnie królewskie i kronik właśnie, gdzie król Dawid przekazuje władzę swojemu synowi Salomonowi i on mówi, pamiętaj, żebyś trzymał się Boga. I to jest najważniejsze, żebyś przestrzegał jego przekazań. I do ludzi mówi, do wszystkich, słuchajcie Boga. Przecież wielu królów by powiedziało, słuchajcie mnie, albo słuchajcie mojego syna, jak brzmienie będzie. To jakby dla króla byłoby chyba istotne. A on mówi inaczej, słuchajcie, czytajcie słowo, słuchajcie Boga i wtedy Bóg będzie wam błogosławił. Potrzeba nam takiego człowieka, żeby stanął na czele i powiedział, słuchajcie Boga.
Wiem, że bliska jest Twojemu sercu ta idea, żeby właśnie ze środowiska ewangelicznych chrześcijan, ze środowiska protestanckiego wyłonić kandydata do najbliższych wyborów prezydenckich, które już są za rok, ale z drugiej strony no, chciałam też się zapytać, co byś powiedział tym protestantom, którzy są przeciwni zaangażowaniu politycznemu. Dlaczego warto? Nic nie mogę powiedzieć, bo jak sądzę, jeśli są dzisiaj przeciwni, to ich się i tak nie przekona. No, mogą tylko spojrzeć na historię, mogą zobaczyć, że Bóg jednak zawsze szukał takich jednostek, które staną na czele. Że bez przywódcy ciężko jest ten naród prowadzić. I jeśli jest mądry przywódca, to naród mądrze podąża. Jeśli ten przywódca nie jest zbyt taki, jakbym to powiedział, żeby kogoś nie obrazić, ale nie jest takim miejscu, jakby Bóg chciał, no to bardzo często jest droga w złą stronę, więc szkoda czasu, szkoda naszego życia. Wszyscy żyjemy na ziemi jakiś określony czas, jeden trochę dłużej, trochę krócej. Ja jutro jadę na pogrzeb mojego przyjaciela Damiana, który zginął w Gazie, nasz wolontariusz, z którym pracowaliśmy i na granicy 7 miesięcy na Ukrainie i 2 miesiące w Turcji, a teraz potem jeszcze był Maroko, teraz właśnie w Gazie. Niestety trafiła go rakieta. Jutro będziemy żegnać go w Przemyślu na cmentarzu. My też będziemy jako fundacja chcieć ugotować w naszym garze jakiś posiłek gorący, bo jest zimno, żeby dla gości, którzy przyjadą z całej Polski, tam mogą być tysiące ludzi. Chcemy go pożegnać, poczęstować też jego gości. To jest taki jedyny sposób, jak możemy jemu się oddać hołd za jego życie. On karmił zawsze ludzi, a my będziemy mogli wykarmić jego gości. I to jest taki moment, kiedy ktoś odchodzi, a ten człowiek miał tylko 36 lat, czyli bardzo, bardzo, bardzo młody człowiek. Kiedy jest taki moment, jemu się życie już zakończyło. Już wszystko, co miał zrobić, zrobił. Teraz jest, wierzymy to z Bogiem. I to jest warto wtedy pomyśleć, że szkoda czasu na kłótnie, szkoda czasu na różnego rodzaju spory, szkoda czasu, bo można zrobić dużo więcej w zgodzie. Zgoda buduje. Zgoda powoduje to, że ludzie mogą iść w jednym kierunku. Jak idzie się w jednym kierunku, to się człowiek tak mniej męczy, bo pomagamy, jak w stadzie. Zobaczcie, jak ptaki lecą. No, to jest stado, pomagają sobie wzajemnie. To jest łatwiej. My powinniśmy być bardziej stadni, bardziej pomagać sobie wzajemnie. I co jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, wtedy, kiedy idziemy razem, kiedy się nie kłócimy, to nasza energia przekierowuje się na te dobre rzeczy. Bo w momencie kłótni i sporu, no zobaczcie, ile to zajmuje czasu, myślenia, emocji niepotrzebnie. To są naprawdę niepotrzebne rzeczy. W momencie, gdy tego nie ma, gdy to ustaje, to ten mózg ma czas o myśleniu o dobrych rzeczach, o wymyślaniu. Często pytają się nas, skąd bierzemy pomysły na takie akcje, na inne rzeczy. No właśnie wtedy, kiedy myślimy o tych dobrych rzeczach, jak możemy pomóc drugiemu człowiekowi. Dziękuję za te słowa. Rzeczywiście śledzimy w mediach społecznościowych też, co robicie, i jestem pod wielkim wrażeniem też, jakie więzi budujecie, jak też również potraficie docenić swoich przyjaciół, tych, którzy z wami współpracują. Ogromny szacunek za to, że nie ustajecie i nieważne, czy są wybory, nie wybory, wy dalej robicie swoje jako Fundacja Wolne Miejsce. Dlatego na koniec chciałam cię zapytać, czego można tobie życzyć w tych najbliższych tygodniach, miesiącach. Wiosna, zaraz już będzie lato, na pewno będziecie aktywni. Czego można życzyć tobie, Fundacji Wolne Miejsce? Może was też jakoś można wesprzeć, szczególnie w tym czasie? No nam osobiście jako dla zarządu to troszkę odpoczynku, bo cały czas mówiliśmy sobie, że po świętach odpoczniemy, no i się nie dało. Teraz kolejny wyjazd do Przemyśla. Mamy to nasze ministerstwo, otworzyliśmy drugie piętro, tam też jest bardzo dużo nowych rzeczy, przyjmujemy nowych psychologów, coraz więcej warsztatów, także jeśli możecie, ktoś nam chce pomóc, to możecie do nas przyjechać, coś nam doradzić. Też zapraszamy ludzi z innych miast, mamy swoją bazę hotelową, jeśli ktoś chce zobaczyć, jak wygląda ministerstwo, aby móc takiego coś podobnego organizować w swoim mieście. Będziemy chcieć pomagać, już mamy wiele zapytań. A jeśli chodzi o taką pomoc realną, to na ostatni maja, 30 maja będziemy w Buczy, w mieście, które widziało okupację rosyjską. Będziemy znowu Dzień Dziecka robić. Tam jest Dzień Kultury Polskiej połączony z Dniem Dziecka. My w zeszłym roku już tam byliśmy, mamy od mera Buczy takie właśnie piękne podziękowania z plagą właśnie ukraińską i polską. Razem jesteśmy niepokonani.
Byliśmy tam na Dzień Dziecka, byliśmy tam ponad pół koloniach, teraz też jedziemy. Jeśli ktoś chce nam towarzyszyć, na tyle oczywiście, jeśli ma odwagę, bo to jest kraj ogarnięty wojną, będziemy tam z dziećmi, będziemy chcieć im dać dużo prezentów, można nam przekazać różne, oczywiście mówię o nowych rzeczach, nowe zabawki, czy nowe jakieś ubranka, czy jakieś inne pomysły. Będziemy chcieć tam dobre jedzenie zrobić, jeśli ktoś chce z nami jechać, jakąś watą, popcornem, czymkolwiek, czy klauny, czy tak dalej, bo te dzieci widziały straszne rzeczy i my byliśmy już tam dwa razy i wiemy, że dzisiaj Ukraina ogarnięta wojną, nie ma czasu na psychologów, na terapeutów, nie ma czasu zajmować się dziećmi, a te dzieci dorastają i te traumy gdzieś tam w nich są, więc my chcemy im pomagać, więc taki jest plan na ten najbliższy czas. Jeśli chcecie więcej informacji, obserwujcie Fundację Wolne Miejsce w mediach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie. A jeśli mówisz o zaproszeniu do Katowic, do Ministerstwa do Spraw Samotności, myślę, że niedługo się do was wybierzemy. Jak Bóg da, dziękuję ci bardzo za rozmowę, za wszystkie dobre słowa i przede wszystkim za taką nadzieję na dobrą przyszłość też tutaj w naszym kraju. Był z nami Mikołaj Rykowski, prezes Fundacji Wolne Miejsce. Dziękuję i zapraszamy do naszego ministerstwa. Dziękuję.